Tomasz Lis i Hanna Smoktunowicz w swoim czasie byli najgorętszą parą w polskich mediach. Teraz niemalże wszystkie tabloidy informują nas o ich rozstaniu. Jaka jest prawda? Tomasz Lis i Hanna Smoktunowicz pobrali się w 2007 roku. Ich ślub do samego końca był wielką tajemnicą, nawet przed ich rodzinami, którzy o niczym nie wiedziały. Ceremonia odbyła się w Rzymie, a media zostały poinformowane o wszystkim już po fakcie, przez parę młodą we własnej osobie. Jak wyglądała historia tego jakże burzliwego związku? Tomasz Lis i Hanna Smoktunowicz, pierwsza żona Tomasza Lisa. Hanna nie była pierwszą kobietą, którą poślubił dziennikarz. Jego pierwotną wybranką była Kinga Rusin, z którą ma dwie córki. Małżonkowie wspólnie przeprowadzili się do USA, gdzie urodziła się jedna z ich córek, zyskując w ten sposób podwójne obywatelstwo. Małżonkowie spędzili ze sobą ponad 10 lat, ale ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Kinga Rusin i Tomasz Lis. Ich rozstanie było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show biznesie. Początkowo nikt nic nie wiedział o ich problemach rodzinnych. Co więcej, kolejne wydarzenia z życia dziennikarza sprawiły, że o tym rozwodzie mówili dosłownie wszyscy. Kinga Rusin i Hanna Smoktunowicz poznały się jeszcze na studiach. Obie bardzo szybko się polubiły i stały się prawdziwymi przyjaciółkami. Hanna była nawet świadkiem na ślubie Kingi, co bez wątpienia był dla niej ogromnym wyróżnieniem. Przez wiele lat kobiety bardzo dobrze się dogadywały, jednak ostatecznie pomiędzy nimi stanął mężczyzna, a dokładniej Tomasz Lis. Dla wszystkich było ogromnym zaskoczeniem, gdy wyszło na jaw, że znany dziennikarz poślubił przyjaciółkę swojej już byłej żony. Dodatkowo ślub Tomasza z Hanną miał miejsce zaledwie kilka miesięcy po jego rozwodzie. Tomasz Lis. Romans. Tak krótki odstęp pomiędzy rozwodem, a zawarciem kolejnego małżeństwa przez Tomasza Lisa dla wielu stanowi oczywisty dowód na to, że dziennikarz miał romans. W chwili ślubu Hanna i Tomasz znali się od lat, ale ich uczucie musiało kiedyś się narodzić. Większość osób jest zgodna, że ich związek rozpoczął się, kiedy Tomasz był mężem Kingi Rusin. Hanna i Tomasz Lisowie. Zawierając swój związek małżeński, oboje mieli już doświadczenie na tym gruncie. Jednak po ich wypowiedziach w mediach widać było, że połączyła ich prawdziwa, gorąca miłość. Małżonkowie nie mogli się sobą nacieszyć, a w wywiadach nawzajem prawili sobie komplementy.
cały czas zaznaczając, że ich związek jest niczym z bajki. Ten stan trwał latami, jednak według wielu portali ich relacje w ostatnim czasie znacząco się pogorszyły. Hanna i Tomasz Lis rozstanie była to jedna z najgorętszych informacji ubiegłego roku. Do tej pory Hanna i Tomasz Lisowie uchodzili za prawdziwą parę doskonałą. Jednak w mediach coraz częściej zaczęły pojawiać się informacje o ich rozstaniu. Doszło nawet do tego, że małżonkowie przestali mieszkać razem. Oczywiście we wszelkich wywiadach oboje zaznaczają, że pomiędzy nimi nic się nie zmieniło, a informacje podawane przez media porównują do teorii spiskowych. Jednak nic to nie pomogło, a temat nadal jest często poruszany. Hanna Lis z partnerem. Oczywiście jednocześnie z informacjami o rozstaniu Lisów w mediach pojawiły się doniesienia o nowych partnerach Hanny. Tabloidy krzyczały o jej nowym wybranku życiowym, gdy tylko dziennikarka pojawiała się u boku obcego mężczyzny podczas najróżniejszych imprez. Sama Hanna Lis krótko i dosadnie zaznacza, że nie będzie dyskutowała o swoich sprawach prywatnych w mediach, a to sprawia, że na temat jej małżeństwa powstają kolejne teorie, których końca nie widać.